Budowa Letia Business Center w Legnicy jest już na finiszu. Obiekt biurowy na miarę XXI wieku powstał na terenie byłego szpitala przy ulicy Murarskiej. KGHM Letia, modernizując i rozbudowując budynek, zadbał o to, by nowe centrum biznesowe wyróżniało się na tle nie tylko lokalnym. Jeżeli chodzi o nietypową zabudowę, a przede wszystkim przeszlenie kopuły, jest to wyjątkowy obiekt na terenie Dolnego Śląska, jak myślę, że również na terenie Polski. Uruchomienie i oddanie do użytkowania planujemy najpóźniej zakończyć w połowie czerwca. W ten sposób wysoka na 19 metrów konstrukcja, do której budowy zużyto 70 ton stali, lada moment posłuży małym i dużym najemcom. Letia Business Center, oprócz bycia komfortowym, nowoczesnym biurowcem o intrygującej architekturze, ma pełnić funkcję centrum konferencyjno-wystawienniczego. W Legnicy nie ma takiego obiektu. Ten obiekt będzie pełnił funkcję, o których mówiliśmy, czyli pobudzenia przedsiębiorczości w Legnicy. Będą tu odbywały się ciekawe rzeczy. Mówimy o naszej pracowni Rapid Prototyping chociażby, która na skalę Legnicy będzie, myślę, że nowinką i... Rapid Prototyping to inaczej stereolitografia, czyli drukowanie wyrobów w 3D. Pracownia ta powstała z myślą o innowacyjnych przedsiębiorcach, pracowniach konstruktorskich i firmach zainteresowanych najnowszymi technologiami. Łączny budżet gmachu Leti Business Center to prawie 36 milionów złotych, z czego 60% to środki własne KGHM Letia.